Tytuł kursu: Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce. Moduł: Wpływ odżywiania na skórę i jej przydatki. Temat: tłuszcze. Dzień dobry, nazywam się Violeta Bong i jestem dietetykiem. Opowiem Państwu na temat tłuszczy. Zapraszam do obejrzenia materiału. Tłuszcze, lipidy, to związki o zróżnicowanej budowie, które nie rozpuszczają się w wodzie, ale w rozpuszczalnikach organicznych. W ludzkim organizmie pełnią rolę budulcową, energetyczną, a także są rozpuszczalnikami dla niektórych związków, np. witamin. Dostarczają również niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych. Budują błony komórkowe, są składnikami płynów ustrojowych. Głównym składnikiem tłuszczów są kwasy tłuszczowe. Są one zbudowane z węgla, wodoru i tlenu. Zależnie od ilości wiązań pomiędzy atomami węgla, mówimy o kwasach nienasyconych lub nasyconych. Rola kwasów tłuszczowych jest ściśle powiązana z ich budową i charakterystyką chemiczną. Wyróżniamy wśród nich kwasy nasycone, jednonasycone, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe oraz kwasy typu trans. Kwasy nasycone dostarczają co prawda energii, ale są źródłem pustych kalorii, a ich nadmierne spożycie sprzyja nadwadze, przyspiesza rozwój miażdżycy i chorób nowotworowych. Znajdują się one głównie w tłuszczach zwierzęcych. Kwasy typu trans powstają w procesie utwardzania tłuszczu roślinnego, np. przy produkcji margaryny. W niewielkich ilościach znajdują się także w tłuszczach zwierzęcych. Nie mają one żadnych wartości odżywczych, są jedynie źródłem energii. Ich spożywanie zwiększa ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej i jest przyczyną otyłości. Duże ich ilości zawierają dania typu fast food. Kwasy jednonienasycone wpływają korzystnie na profilaktykę miażdżycy, regulują cholesterol, a także pozwalają utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwi. Znajdziemy je przede wszystkim w olejach roślinnych, a najcenniejszym ich źródłem jest olej rzepakowy. Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe dostarczane są do organizmu głównie z nierafinowanymi olejami – słonecznikowym, rzepakowym, sojowym, kukurydzianym, z pestek winogron, lnianym, a także w rybach. Hamują one powstawanie chorób zakrzepowych, obniżają ciśnienie krwi, zapobiegają wystąpieniu arytmii. Są konieczne do prawidłowego rozwoju organizmu, budują błony komórkowe, chronią układ nerwowy. Niedobór niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych może powodować szereg różnych dolegliwości, takich jak zahamowanie wzrostu, problemy skórne, upośledzenie pracy nerek, wątroby, serca i innych narządów, nadciśnienie czy bezpłodność. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.